Rybofile. Witam Was 8 listopada z okolic miejscowości Chobot, a więc z Puszczy Niepołomickiej. Jest dziś niedziela, więc na jakieś olbrzymie zbiory się nie nastawiam. Natomiast myślę, że kosz uda się zapewnić. Może przynajmniej ten malutki koszyczek. Mamy godzinę 12. Ludzi w lesie trochę jest, chociaż głównie spacerowiczów, a nie grzybiarzy. Bo las jest pięknie doświetlony jesiennym południowym słońcem. No i zobaczymy, czy nas czymś uraczy. Może jakieś zimówki aksamitno-trzanowe, czyli inaczej płomiennice zimowe się trafią, na które natrafiałem zresztą już poprzednim razem, gdy tutaj byłem w ubiegłym tygodniu. A może boczniaki? Zobaczymy. Od czasu do czasu niestety odgłosy spacerowiczów będą gdzieś w tle słyszalne. Bo jednak trochę ludzi tu jest, ale na szczęście, co dla mnie najważniejsze, są też i grzyby. Zobaczcie, moglibyście w pierwszej chwili pomyśleć, że są to boczniaki. Póki co jeszcze nie, jeszcze na boczniaki nie natrafiłem. Chociaż jest to dosyć podobny gatunek. Łycznik późny, nie wiem czy Wam to coś mówi. Jak widzicie, mają bardziej wpadające w tony zieleni te owocniki niż boczniaki. No i zaraz Wam pokażę, jak wyglądają od spodu. Tam chyba nie będzie wątpliwości, że boczniaki to nie są. Gatunek niejadalny. No i teraz zobaczcie sobie, jak wyglądają od spodu. Przede wszystkim ich trzony tutaj są kluczowe. Widzicie? Takie żółtawe, lekko pomarańczowe, wyraźnie omszone, takie kosmkowate, pokryte takim meszkiem, takim zamszem jakby. Bardzo charakterystyczne, króciutkie jednocześnie trzony, takie szczątkowe. Może na jakimś większym owocniku nam się uda to dokładniej ukazać. O ile uda nam się ładnie to zrobić. No mniej więcej tak to wygląda. Tu już chyba nie mielibyście wątpliwości, że boczniak to nie jest, prawda? Ale i tak bardzo malowniczy gatunek. Piękna zieleń z wierzchu owocnika z lekkim takim żółtym tonem, zwłaszcza bliżej podstawy owocnika. No i właśnie taki charakterystyczny trzon, jak widzicie. Jeżeli się chcecie o nim więcej dowiedzieć, to oczywiście zapraszam Was do zapoznania się bliższego z tym gatunkiem w moim internetowym atlasie grzybów grzybofil.pl. Tam się dowiecie też, z czym go można pomylić, jaką on wartość sobą reprezentuje, czy jest rzadki i wszelkie dodatkowe informacje. A tutaj chciałem Wam po prostu głównie powiedzieć, pokazać właściwie, jak on wygląda i zwrócić Waszą uwagę na ten gatunek. Dobra, idziemy szukać dalej. Jak są łyczniki, to może będą i boczniaki. Chociaż jak już się znajdzie łycznika, to nie znaczy, że w pobliżu nie będzie boczniaków. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Tutaj jest ten właśnie gatunek, który Wam przed chwilą pokazałem, żeby nie było wątpliwości. Zobaczcie sobie jeszcze raz. Natomiast bardzo bliziutko, bo tu mamy piękne, dorodne boczniaki. Tu chyba nie macie wątpliwości, że są to boczniaki ostrygowate. Jeszcze zanim zajrzeliśmy pod owocnik, zresztą możemy sobie od razu porównać. O ile oczywiście boczniaki ostrygowate charakteryzują się dosyć dużą zmiennością nasycenia barw, może przede wszystkim nie tyle kolorów owocnika, i mogą tak bardziej wpadać w brąz, bardziej w szarość, taką stalową, no o tyle, jak widzicie, nie ma szans, żeby boczniak ostrygowaty uzyskał tony zieleni, które tutaj wyraźnie dominują u łycznika. Ale to nie koniec, bo na tym samym powalonym drzewie mamy jeszcze, proszę Państwa, całą piękną kępkę płomiennicy zimowej, czyli zimówki aksamitno-trzonowej, inaczej mówiąc. W miarę niedawno, parę lat temu, te nazwy się zmieniały, więc na wszelki wypadek stosuję obie w moich komentarzach do Was. Spójrzcie, jaka piękna kępka. Może niektórzy z Was mieliby jeszcze tu wątpliwości, czy to są płomiennice, ale im starsze one są, tu już są troszeczkę starsze, tym bardziej jest to jednoznaczne. No a jak zobaczymy sobie jeszcze trzon pozbawiony jakiegokolwiek pierścienia, ciemny trzon, stosunkowo szeroko rozstawione białe blaszki, trzon taki właśnie aksamitny, zwłaszcza od dołu ku górze,
jest ciemny, im niżej, tym ciemniejszy. No to wątpliwości być tutaj nie może. Trochę ich tutaj jest. Tu jest troszeczkę starsza kępka. Nawet nie tyle starsza, co taka zmarkotniała trochę. Więc tą zostawimy. Ale tą młodziutką jak najbardziej zabiorę. Super, super, że są. Tak więc, drodzy Państwo, dzisiaj mamy naprawdę całkiem spore szanse na zapełnienie kosza. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak mały jest to kosz. No ten koszyczek to z powodzeniem ma szansę zostać zapełniony. Piękne boczniaki dorodne. Niedużo, ale są. Na początek jak najbardziej. Na rozpoczęcie już takiego, no bardziej zimowego już sezonu. Chociaż oczywiście pojawiły się jeszcze jesienią, bo mamy nadal jesień. No ale to są gatunki, na które można liczyć zimą. Tak więc pojawiły się już dosyć wcześnie. Jeszcze troszeczkę je tutaj oczyszczę nożem, ale możecie już sobie zobaczyć, jak to wygląda. No nie są to jeszcze duże zbiory, ale w jednym miejscu, parę minut po wejściu do lasu, dosyć późną porą w niedzielę, to daje całkiem niezłe rokowania. Zresztą ich jest tutaj więcej. Jak widzicie, tu mamy jeszcze kolejne kępki. No i tutaj mamy już takie w pełni dorodne, piękne pomiennice zimowe. Jak się cieszę, że nie zawiodły jadalne grzyby nadrzewne tego niedzielnego popołudnia jesiennego. No i zauważmy jeszcze, jak tutaj się perspektywy kształtują. Tu już mamy takie stare owocniki, ale spójrzcie tutaj, ile ich tu jest. Ile kępek młodych pomiennic zimowych tutaj się czai dopiero i dopiero przyszłość przed nimi dopiero będą rosły. Super sprawa. Trzeba będzie tutaj przyjeżdżać teraz w miarę regularnie, bo widzę, że się pomiennicowe żniwa szykują w najbliższych dniach. I kolejna rodzinka pomiennicy zimowej, ale tę to może zostawimy, bo już taka aż nad wyrost podrośnięta już rodzinka. Ale pięknie tutaj się skryły w tej szczelinie powalonego drzewa. Coś by się oczywiście tutaj dało wyciąć. Kilka takich jeszcze zdatnych do spożycia, ale już są takie przerośnięte mocno. Niech się dalej rozsiewają, zostawię je. Skupimy się na takich trochę młodszych owocnikach. Jeśli mało by Wam było żagwi kasztanowej na moich poprzednich dwóch filmach, tak, nie tylko na przedostatnim z Puszczy Niepomickiej, ale również na poprzednim, no to macie tutaj kolejne owocniki. Te są dużo większe właśnie niż Wam poprzednio pokazywałem, ale nadal jest to ten sam gatunek. Widzicie charakterystyczny, dosyć bardzo drobne pory. Taki właśnie brązowawo-kasztanowy kolor. Kolor właściwie faktycznie niemalże kasztana, prawda? Brąz z tonami lekkimi czerwieni nawet. I tak wygląda sobie od spodu. Bardzo malowniczy gatunek i wyjątkowo malownicze akurat te owocniki, zwłaszcza ten największy, pięknie wygląda. A jeśli domagacie się gatunków jadalnych, ale tym razem nie pomiennicy zimowej, ani nie boczniaka, proszę bardzo, oto do kompletu mamy uszaki bzowe. No czego chcieć więcej, powiedzcie. Taki urodzaj nadrzewnych grzybów jadalnych. Praktycznie wszystkie gatunki, o których bym mógł sobie pomarzyć, to się dzisiaj trafiły, jeszcze tak pięknie oświetlone. Wychodzi na to, że nawet w niedzielę warto czasem przybyć do lasu. Cała piękna uszakowa kolonia. O uszakach już na ubiegłorocznych moich filmach Wam mówiłem, więc będziemy sobie bardziej to tylko przypominali. Nie będę za każdym razem może tego samego mówił, ale dosyć łatwe grzybki do rozróżnienia. Jadalne jak najbardziej. Takie mocno żelkowate, jeżeli chodzi o konsystencję. Ja je zabieram. Pierwsze uszaki na szczęście muszą trafić do kosza. Nie mogę ich tutaj zignorować, zwłaszcza, że tak pięknie mnie przywitały w tym jesiennym słońcu. No i w koszu zrobiło się bardzo kolorowo i różnorodnie.
Jeśli po moich ubiegłorocznych filmach zastanawialiście się, dlaczego zimą odwiedzam głównie Puszczę Niepołomicką, no to macie odpowiedź właśnie w postaci tych olbrzymich ilości zalegającego drewna. Dzięki temu Puszcza Niepołomicka ma przewagę właśnie późną jesienią i zimą nad innymi lasami, polegającą właśnie na tym, że mamy tutaj martwe drewno, które nie jest wywożone, nie jest usuwane z lasu, tylko w nim pozostaje. I to bardzo dobrze, bardzo właśnie sprzyjające warunki dla zimowych gatunków grzybów nadrzewnych, typu właśnie pomiennice czy boczniaki. Mają tutaj swój czas i mają warunki do popisywania się swoją urodą i swoim masowym występowaniem, bo mają, krótko mówiąc, gdzie rosnąć i na czym. Puszczę Niepołomicką lubię też przez to, że jest tutaj sporo grabów, pięknych i coraz rzadszych w polskich lasach drzew. Tutaj się ładnie mnożą samodzielnie, nie są tępione, więc bardzo miło je popodziwiać. Zresztą na grabach cienie i promienie słońca układają się wyjątkowo malowniczo, dzięki temu właśnie, że graby są tak krzywymi drzewami. I mamy kolejne stanowisko boczniaków. Troszkę się wystarczyło porozglądać i są. No bo tam na początku to były tylko dwa owocniki właściwie. A tutaj to już jest trochę lepiej. Kosz się stopniowo, właściwie koszyczek malutki, zacznie zapełniać. Piękna jesienna puszcza. Już niestety zrzuciła w większości swoje listowie. Natomiast dzięki temu mamy całkiem przyjemny szelest ściółki z każdym krokiem się wydobywający spod butów. Więc nadal jest to miejsce pełne uroku. Miejsce, które na pewno będę często tej zimy odwiedzał. Miejmy nadzieję, że zbierając w nim grzyby. Tak więc o tych gatunkach, które dziś znalazłem, będziemy sobie jeszcze nie raz w najbliższych tygodniach i miesiącach mówili, jak i je oglądali. No i może jeszcze jakieś inne, rzadsze gatunki, bardziej nietypowe będą się trafiały. Zobaczymy. A tak wygląda podsumowanie mojego leśnego rekonesansu. Zbiorę z krótkiego leśnego spaceru. No i widzicie, jak to jest. Miał to być taki krótki, nadprogramowy, niedzielny spacer, a wyszło niemalże zimowe grzybobranie. Zimowe, no bo przynajmniej dwa z tych trzech gatunków, które znalazłem, jak najbardziej można nazwać gatunkami zimowymi. Czyli właśnie boczniaka ostrygowatego i pomiennicę zimową, czyli zimówkę aksamitno-trzonową, mówiąc inaczej. No bo uszak bzowy faktycznie przez większość osób jest zbierany, a przynajmniej dostrzegany głównie zimą, gdy na inne grzyby nie można zwracać uwagi, no bo ich po prostu nie ma. Jest ich mniej, tych naziemnych. Natomiast uszak bzowy akurat i tak rośnie przecież przez cały rok, o czym niewiele osób wie. Ale jest to jak najbardziej gatunek całoroczny. No i widzicie, miałem nagrać zakończenie, a się rozgadałem. Tak czy inaczej, chciałem Wam podziękować za uwagę, poprosić tradycyjnie o zasubskrybowanie mojego kanału i kliknięcie w dzwoneczek, jak również o pozostawienie komentarza i łapki w górę. Wielkie dzięki, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!